Witam was wszystkich bardzo serdecznie w gierce Factorio. Nazywam się SafeMod. To jest ogólnie taka prezentacja gry i tak samo zapowiedź nowej serii. Krótkiej, nie wiem, nie mam pojęcia, jak długo w tą gierkę dam radę pograć, bo tutaj się ginie i wtedy jest koniec gry. Ogólnie co to jest za gierka? Widok z góry naszej postaci w formie 2D i budowa mechanizmów. Kilka osób z polskiej sceny YouTube nagrywało tą gierkę, ale bardziej takim rzutem oka. Mało kto nagrywał z tego jakąkolwiek serię. Wiem, że Moskit chyba tam coś nagrywał więcej, ale on bardziej chyba na live'ach. Więc ogólnie, gierka jest oczywiście w stadium, jak to zawsze fajnie to brzmi, Early Access, czyli wczesnego dostępu. Gierka jest przyjemna. Przeszedł już cały podstawowy scenariusz. Nową nadzieję jeszcze nie przechodziłem, gdyż uznałem, że jeszcze nie ma sensu. Więc pokażę wam tutaj normalną grę. I tak samo tutaj pogramy sobie od razu właśnie na tym terenie i spróbujemy coś budować. Gierka ma mnóstwo modyfikacji, oczywiście technicznych, więc wiecie, że dla mnie to jest po prostu super sprawa. Technika jak najbardziej jest w porządku. Rozpocznijmy naszą gierkę. Startujemy. Gra w ogóle taki tryb ma fabularny, że lądujemy na planecie i mamy przygotować tę planetę na przybycie statków kolonizacyjnych, czyli mamy ją zabezpieczyć odnośnie działek przeciwlotniczych itp. itd. Wszystko tutaj dokładnie napisane i mamy się chronić przed tutejszą zwierzyną, tak to można najprościej nazwać. I tu mamy różnego typu rudy. Tak, to latający ten pikselek to jest to ja. Ogólnie grafika jest ładna, wam powiem. Spodziewałem się troszkę gorszej grafiki, ale naprawdę bardzo przyjemna. Tu mam ogólnie węgiel, żelazo, kamień, miedzi, tutaj jeszcze któryś kawałek jest jeszcze ropa, więc ogólnie nie jest aż tak tragicznie, jest sporo tutaj rodzaju surowców, tylko pierwszy bym tutaj przeżyć się kawałek, zobaczył, że gdzieś nie ma większego złoża węgla. I sam złoży to jest troszeczkę malutkie, więc z drugiej strony wiecie, dam sobie radę. O, tu macie przeciwników, pokażę wam mniej więcej jak wyglądają przeciwnicy. To są takie oto zwierzaczki. Ich jest kilka rodzajów, więc od razu wam mówię, żeby przed nimi trzeba troszeczkę się chronić, że potrafią one troszeczkę być uciążliwe dla takiego normalnego człowieczka jak ja. A tu macie chyba ropę. Tak, ropa naftowa. Okej, zacznijmy od postaw. Pierwsze co będziemy potrzebowali, węgiel, żeby cokolwiek rozpocząć. Aha, zbieramy prawym wszystkie myszki. Postawimy to w tym miejscu z wylotem do góry. Tu macie ogólnie wylot, który sobie jest. Twórcy tej gierki udostępnili wersję demonstracyjną. Ona polega na właśnie wykonaniu tych podstawowych misji. Zachęcam was bardzo serdecznie, żebyście sobie zobaczyli tą gierkę. Na dole w opisie będziecie mieć na dole link do strony twórców tej gry. Gierka już ma chyba 3 lata z tego co tam pamiętam, więc tworzą ją bardzo, bardzo długo już. Tworzy ją chyba 6 osób z Czech. Z tego co kojarzę, więc nasi bratanie prawie że z zagranicy, więc jak najbardziej ja uważam, że trzeba ich wesprzeć, naprawdę gierka jest przyjemna, więc dlaczego by im nie pomagać? Ogólnie zbieranie polega teraz na to, że muszę rzucić tutaj troszeczkę węgla, drewna, który uruchomi to nasze wiertło i tutaj nam wylatuje nasz szaruda. Przyciskiem T, przepraszam was, F, zbieramy tą rudę, czyli mamy teraz już ją u siebie. Rozumiem jeszcze płytki żelazne. Dzięki temu możemy wykonać sobie pierwszy kill-off. Dzięki któremu oczywiście wydobędziemy sobie bardzo szybciutko pierwszy węgiel. Węgiel oczywiście będzie nam służył do zasilania naszego szybu wydobywniczego. Pamiętajcie, że to są początki. Zaczynamy i tak jak w Minecrafcie. Wiem, że nie lubicie porównywania ciągle do Minecrafta, ale według mnie wiele gier właśnie tego typu czerpie swoją inspirację właśnie z tej oto gierki. Dlatego też uznałem, że ja jako osoba, która nagrywa stricte tylko i wyłącznie Minecrafta, jak najbardziej taka gierka jest stworzona dla mnie. Czyli właśnie taka zabawa tymi wszystkimi pierdłkami. Czekaj, tutaj jest węgiel. Myślę, jak tutaj tworzy ten szyb. Tutaj będzie ruch, tu będzie w tą stronę. Czyli powiedzmy gdzieś w tym terenie będzie cała przetwórnia. Więc postawimy tutaj nasz piecyk. Piecyk oczywiście musimy zasilić węglem i dajemy rudę do przepalenia. Prosta, dosyć mocno sprawa. Więc tutaj nie ma większego problemu. Oczywiście teraz tak o. Wykonajmy sobie jakieś magazynowanie, czyli powiedzmy z dwie skrzyneczki. Tu kładziemy skrzynę, czyli tutaj automatycznie cała nasza ruda będzie wchodziła. Nakreślimy Ctrl plus lewy myszki, zbierzemy to. Myślę tak samo na taką serię poradnikową na się tej gierki. Ale napiszcie mi, co właśnie wy sądzicie. Największy minus według mnie
To jest chyba gamma. Jest strasznie ciemno. A mnie to troszeczkę przeszkadza, jak nagrywam, to jednak jak jest coś ciemnego, to dla mnie to nie jest zbyt przyjemne, bo powiecie, że wy to musicie zobaczyć dosyć dobrze, żeby móc ocenić tą grę. Więc jak jest ciemno, to nie jest zbyt przyjemne. Tym bardziej, że jak widzicie, no to jest strasznie ciemne, prawda? No ale no nic, tak to jest stworzone, więc to nic ja nie jestem w stanie poradzić. Więc tutaj nam się przypali wszystko, a my lecimy dalej z mechanizmami. Tu mamy przenoszenie, czyli ta taśmociągi. Gra ma polskie tłumaczenie, to jest w ogóle the best. Tłumaczeń ogólnie ta gierka ma, patrzcie ile. Prawie na wszystkie możliwe języki twórcy ją przetłumaczyli, więc tutaj za samo to należy się dla nich szacunek. Naprawdę wielki szacunek dla twórców za samo to, że tak przetłumaczyli tą grę. Według mnie to jest po prostu the best. Bo wiecie, większość osób troszeczkę zlewa te tłumaczenia. Uznają, że a wypuszczę gierkę tylko po angielsku, a niech sobie inni nam sobie radzą, a co z tego, że nie będą rozumieli większości. Tutaj poszli właściwie w inną stronę. Tłumaczenie jest w pełni. Ten odcinek, potraktujmy go jako taka prezentacja krótka gierki, bo oczywiście zbyt dużo nie jestem wam w stanie pokazać w takim krótkim czasie, ale i tak myślę wprowadzić do tego serię. Tylko jeszcze nie wiem, czy będę to grywał solo, czy z kimś. Właśnie, ta gierka ma tryb multiplayer, więc jeśli ktoś z was ma tą gierkę, a też nie jest super ekstra wielkim ekspertem, bo oczywiście wielkich ekspertów na średnio chcę, bo wtedy oni będą wszystko robili, a ja będę tylko się patrzył, bo to jest niezbyt ciekawe. Wolę się uczyć tej gierki. Dobra. Skrzynka żelazna. Nie, to mi jest niepotrzebne. Teraz tak o. Potrzebujemy wykonać cokolwiek, żeby nam tutaj produkowało prąd. Dla mnie to będzie para wodna. W tym miejscu wybudujemy to. Czyli tutaj wszędzie tutaj będziemy budowali właśnie wszystko odnośnie pary. Bo oczywiście wiadomo, automatyzacja, podstawa bytu mojego na pewno, przeważnie. Wszystko się tego da, trzeba automatyzować. Wiecie co? Ja tutaj teraz obetnę wam kawałek, żebyście się nie patrzyli, jak tylko kopię, wydobywam surowce. I za momencik wam pokażę dalszy etap rozgrywki. Nie będę budował innych budynków, tylko będę zbierał. Przejdźmy teraz troszeczkę do kolejnych zabawy, czyli wykonamy sobie jeszcze jeden szyb wiertniczy, że ten podstawowy, taki jeden, żeby tylko postawić go tutaj, żeby zdobywał on nam węgiel. Z boku widzicie, ile on wydobyć tego węgla, czyli 1700. I do tego wszystkiego potrzebujemy oczywiście jeszcze coś do gromadzenia tego, czyli jak będzie skrzynka, tutaj się przyda i go trzeba zasilić. Tak, on niby wydobywa węgiel, czyli z tego na co on chodzi, ale sam się nie zasili. Oczywiście można to zautomatyzować i to również zrealizujemy. Akurat tutaj możemy to fajnie zautomatyzować, żeby to fajnie tutaj chodziło, więc tutaj nie powinno być większego problemu, jedynie z dostarczaniem będzie chyba problem, czyli z tymi. Tutaj na siebie nadawały bardziej podajniki elektryczne. Tutaj chyba ja będę budował, akurat pójdę w elektrykę głównie. To jest taki prosty bajer. Jeśli ustawicie, ta strzałeczka wychodzi z szybu, piec, to automatycznie każda ruda będzie wchodziła o automatycznie naszego pieca i będzie przepalana, jeśli tylko będzie tutaj węgiel. Dosyć fajna, prosta sprawa, a ułatwia znacząco tutaj całą zabawę. Teraz przejdźmy dalej. Wybudujemy teraz silnik parowy, ale przed tym potrzebujemy wykonać boiler. Boilera potrzebujemy kilka, żeby nagrzać wodę do wyższej temperatury, bo dzięki temu nasz piec, boiler, piec, czekajcie, żeby nie mylił się, silnik parowy będzie o wiele bardziej wydajniejszy. Chcę podać wam jak najbardziej prawdziwe dane, żebyście później nie mówili, że was wprowadziłem w błąd. Gierka jest bardzo przyjemna, więc warto się samemu zawsze w nią zapoznać. Pamiętajcie, jest dostępna wersja darmowa, która mi umiliła 30 albo 40 minut gry. Więc dosyć fajnie, można spokojnie dzięki temu ocenić gierkę. Jak mówię, będę aktualnie we wczesnym dostępie. Pewnie pokazało się pytania, czy warto ją kupić. Powiem wam, że tutaj musicie sobie sami odpowiedzieć. Naprawdę, tutaj nie chcę wam mówić, czy coś warto, czy też nie. Jak mówiłem, gra jest wczesny dostęp i to już samo w sobie nasuwa takie pytanie, no dobra, wczesny dostęp, ale co dalej, prawda? Jak rozwijanie itp. itd. No różnie z tym była, prawda? Dlatego mówię, od razu wam mówię, zapoznajcie się sami z tym tytułem. Dla mnie gierka jest warta zabawy, czy dla was, to już mówię. Zależy kto, jaki ma stosunek do wczesnych dostępów. Ja mam sporo gier na Early Access, więc dla mnie to większej różnicy nie robi. Już ogólnie uznaję, że takie gierki są bardzo przyjemne, bardzo fajne, więc ja akurat lubię takie gry.
i często w nie grywam. Zresztą jak widzicie u mnie, sporo mam gierek ze wszystkim dostępem, na przykład Castle Story, ostatnio właśnie wprowadziłem tam tą gierkę Subnautic, też wczesny dostęp, więc wszystko jest właśnie tym wczesnym jako ten wczesny dostęp, więc odnośnie tego nie mam nic do gierek, jak najbardziej są one w porządku, więc ja tam się nie czepiam tego, że to jest wczesny dostęp i no wiadomo, nie jest to jeszcze ta finalna część, którą ja bym oczekiwał od tej gry. Wykonywanie jest bardzo przyjemne. Na wersji demo nie będziecie mieli tego podziału, od razu wam to mówię, bo tam jest wszystko takie bardziej pokazowo przedstawione dla was, więc tam od razu będziecie mieli troszeczkę uboższy ten cały układ, ale jak najbardziej też można tam ogarnąć to. Dużo będę potrzebował miedzi, widzę. Czy od razu pójdę tutaj w mechanikę? Znaczy w elektrykę? Chyba tak. Będę bardzo tutaj kombinował. Wybuduję taką jedną sztukę. Kable do przenoszenia prądu. I teraz oczywiście pierwsze co potrzebujemy, pompę zamontować. Tu mamy teraz bojlery. Bojlerów, jak mówiłem, chcę mieć 3. I o tych 3 bojlerów tutaj pójdzie od razu silnik parowy. Każdy z tych bojlerów musi być teraz zasilony przez węgiel póki co, bo jeszcze nie mam takich innych sposobów na zasilanie tego. Więc weźmiemy sobie to, zasilimy oczywiście tutaj nasz piec, nasz spalinowe wiertło górnicze. Tak jak to pięknie brzmi, prawda? I wykonamy sobie jeszcze jeden piec, znaczy ten zwykły, podstawowy. Jeżeli tu będę musiał mieć przepalać. Teraz tak o. Uruchomimy oczywiście te piece, znaczy te bojlerki nasze. Na razie bym tutaj wrzucał to ręcznie, gdyż no jeszcze nie mam aż tyle tego surowca. Wszystko można w pełni bardzo pięknie zautomatyzować i wtedy to naprawdę jest bardzo wydajne, wam powiem. No ale póki co, jak ja jeszcze robię tak bardzo w podstawowym układzie, więc w ten sposób jest dla mnie bardziej optymalne to wszystko. I teraz robimy to w ten sposób. Dobra, on zaczyna swoją pracę. Na razie, ja przedtem damy tutaj mu piec. Rzucaj do pieca. Dajemy mu oczywiście węgiel i piec nam będzie to przepalał, więc tutaj już automatycznie mamy mieć produkowaną. Też bardzo prosty sposób jest za pomocą węgla aktualnie. I tylko i wyłącznie muszę do bojlerów dostarczać węgiel. Czy to jest drogie? Według mnie nie. Jak najbardziej możemy sobie na takie coś pozwolić, więc jest wszystko w porządku. Teraz tego, wykonamy jeszcze jeden szyb. Jeszcze jeden piec, żeby jednak tego żelaza zdobyć jak najwięcej, gdyż żelazo będzie nam dosyć mocno potrzebne aktualnie, żeby zautomatyzować cały układ. Automatyzacja polega aktualnie na tym etapie mojej rozgrywki na wybudowanie pasów transmisyjnych, które będą przenosiły nasze surowce w odległe fragmenty. To jest tak, jakbyście wybudowali belty w Minecrafcie. To polega dokładnie na tym samym sposobie. Budujecie te belty, ale tutaj do wyciągania macie specjalne ramiona. To są właśnie te tutaj mechanizmy w logistyce. Podajniki spalinowe. Bardzo przyjemne rozwiązanie. Nawet jak to zobaczyłem na pierwszy rzut oka, wydawało się to skomplikowane. Naprawdę myślałem, kurde, jak to ogarnąć? To jest takie trudne. Ale później jak zacząłem grać, uznałem, kurczę, to jest intuicyjne nawet. Wszystko jest w porządku. Spokojnie to ogarniam. Jako pierwsze uruchomienie tej gierki, ja w miarę wiedziałem, co muszę wykonywać, w jaki sposób, więc gierka mi większych problemów nie sprawiała. Dlatego jestem bardzo ciekawy się waszej opinii na temat tej gierki. Wiem, że ona już istnieje. Wiem, że, nie wiem, czy właściwie mówiłem o tym, że Wichu nagrywał z tego odcinek ponad pół roku temu, jak nie więcej. Więc gierka naprawdę już ma swoje latka. Dlatego jestem tym bardziej ciekawa się waszych opinii na temat tej gry. To są właśnie te taśmociągi. No, nazwa może jest średnia. No, ale tak to się nazywa. I za to nie poradzę. Dobrze. Teraz tak o. Pierwsze co, muszę oczywiście ten węgiel przetransportować. Trasa jest dosyć daleka do transportu, więc wiem o tym. Więc pierwsze co, to rozwalimy i zobaczymy, jak daleko jestem w stanie póki co tylko przetransportować. O, wszystko muszę połączyć w jeden wielki ciąg. Teraz tu możemy chyba zakręcić. Nie, jeszcze musimy kawałek do przodu pójść. Obracam wszystko przyciskiem R, jakbyście nie wiedzieli. Mogę też przytrzymać myszkę. Dzięki temu poprowadzę wszystko w ten oto ładny sposób. Dobra, jest to w porządku. Aktualnie to się nie będzie zbierało mi samo, bo jeszcze mam tego zbyt mało. Ale zaraz zbudujemy tego o wiele więcej, więc jakoś to będzie dawało sobie radę z tym wszystkim. I podajniki.
podstawa, którą będę potrzebował teraz, i słupy energetyczne. To jest to, co jest zaraz mi bardzo potrzebne. Do słupu będę potrzebował drewna, więc zaraz pójdę sobie je pozbierać. I zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Nie grałem jeszcze... To jest moja pierwsza gra w Factorio na tym trybie otwartym. Jest, świat jest nieograniczony, więc to już jest bardzo fajne. I ogólnie tych mobków jest dosyć sporo wokoło, więc jestem bardzo ciekaw, jak mi w ogóle pójdzie w tą gierkę. Wydaje się ona być skomplikowana, raz wam powiem. Ale no chyba damy sobie radę. Przeprowadzenie tych ojojku. Fajnie, żeby nam usuwać to bez stracenia niczego. Dobra. Więc chcę to poprowadzić teraz tutaj, żeby mieć dostęp do tej elektroniki. Okej. Okay. Jak widzicie, już jestem dosyć daleko z tym. Więc teraz oczywiście wybudowałbym jeszcze taśmociągi. Te nazwy są po prostu przepiękne. Teraz tak, tutaj to wszystko się łączyło i to samo zrobimy z drugiej strony. I powiem, to się spotka gdzieś w tym rejonie i pójdzie do góry. I do góry będzie obróbka cała. Wszystko chcę zrobić tak, żeby wszystko było tutaj ładnie tutaj poukładane, żeby każdy wiedział, gdzie co ma się znajdować. Dosyć istotne, żeby wszystko właśnie miało rączki i nóżki, jak ja to zawsze lubię mówić. Nie lubię po prostu takiej, wiecie, chaotyczności w mechanizmach, którą niekiedy też urządzam, wiem o tym. No ale staram się oczywiście, żeby to wszystko było jak najładniejsze. Brakuje mi tutaj teraz światła. Wybudujemy jak laboratorium już. Kurde, drogie, jest strasznie drogie jest to laboratorium. Staw naprawczy. Kurczę, naprawdę wybudowałem to laboratorium bardziej po to, żeby to jakoś, kurczę, było bardziej widoczne dla mnie. Dobra. Zburzymy go. Wszystko poprowadzimy już tutaj w tą stronę. I okej, okay, gdzieś tutaj poprowadzimy to wszystko do góry. Okej. Okay. I tutaj zaraz będzie system do przepalania. Dobra. Teraz jak powstaje system do przepalania? Do tego celu potrzebujemy, nie zdziwicie się chyba, pieca. Powiedzmy, w tym miejscu będzie piec. Potrzebujemy coś, co będzie wkładało. Jedno do wkładania, drugie do wykładania. W ten sposób, czyli widzicie, tu macie takie strzałeczki. Strzałeczko, do którego miejsca to będzie szło ten pasek z boku, czyli to po prawej stronie, to podłużne, oznacza, skąd będzie to brane, z jakiej strony. Po ukosie też to działa, więc nie sugerujcie się aż tak bardzo, że jeśli to jest w ten sposób, to znaczy, że z drugiej strony to nie będzie brało. Będzie brało też bez większego problemu. Dobra, zamontujemy to w ten sposób i teraz jak widzicie, automatyzacja zaczęła działać. Czyli wrzuca nam to dokładnie tutaj, gdzie my chcemy. Więc teraz tylko myślę, czy nie zrobić jednak tutaj wyciągnięcia z drugiej strony drugi pas do przetworzonych rzeczy. To nie było takie głupie, jak szczerze mówiąc. Drugi pas dla przetworzonych rzeczy byłoby dosyć nawet fajne rozwiązanie. Dlatego też wykonałem oczywiście standardowo taśmociągi. Prawe brzmiszki produkuje po 5, lewy po 1. Też oczywiście informacja dla was, żebyście się później nie zdziwili, o co kaman, jak wykonuje tego więcej. 99 chyba jest w jednym staku. Też informacja dla osób z Minecrafta, żebyście wiedzieli. Tak, stakowość jest tutaj bardzo fajnie zachowywana. Dobrze. Teraz tego, wykonamy jeszcze jeden piec. A więcej oczywiście jeszcze nie stać. I wykonamy od razu obok kolejny ten układ. Tego pana tutaj złożę. A dałem, oba dałem na wkładanie. Nie. Tego ściągniemy. Tego damy na wkładanie. I tutaj damy wyciąganie. Tu. Tu. Tu pójdzie kolejny ciąg do góry, który to będzie wyciągał. Ścinamy drzewko. Dobra. I tutaj jeszcze kawałek do góry też poprowadzimy. Bo tu oczywiście ten pas będzie o wiele większy, prawda? Teraz tak, to już mamy tutaj ładnie tutaj zrobione. Teraz potrzebujemy oczywiście więcej kamienia. Teraz przejdźmy tutaj na tą główną część. Skoro tutaj zamontowałem to w ten sposób. Mogę to zamontować tutaj? Nie, to nie będzie sięgało. Okej, okay, spoko. Więc poprowadzimy ciąg naszego prądu tutaj w ten sposób do góry. I identycznie musimy prowadzić z drugiej strony.
To oczywiście się tutaj fajnie uzupełniało. Tylko nie chcę, żeby tutaj montować, wiecie, żeby to się łączyło z tym, bo to jest bez sensu. Więc te ciągi usuniemy. To oczywiście jakoś fajnie się tutaj zachowywało, żeby to estetycznie też wyglądało. To jest dosyć istotne. Dobra, teraz tak o. Jak mówiłem, potrzebujemy pieców troszeczkę więcej. Wykonamy 3 piece jeszcze ekstra. I wszystkie piece zamontujemy w tym ciągu do góry. Może tutaj troszeczkę niżej zamontujemy akurat te piece już. Tak, na mnie to też działa. To jest to wszystko śmieszne, no ale na mnie to również działa. I potrzebujemy jeszcze 6 sztuk. Nie wiem, czy wyklikałem 6, ale chyba tak. Raz, dwa. I tutaj również wyciąganie, wyciąganie. I ta druga strona też tu i tu. Ok. Tu oczywiście brakuje prądu, czy musi tu pośrodku być jeszcze jeden kabelek w tym miejscu i w tym. I na dole też jest problem z prądem. Jak widzicie, na razie, czy jest problem? Nie ma według mnie. Bezproblemowo sobie ze wszystkim tutaj radzę. Teraz tak o, tutaj dojdą nam płyty. Trzeba je oczywiście składować gdzieś. Więc gdzieś w tym miejscu zrobimy taki układ do gromadzenia tego. A to robię w ten sposób, że ustawiam tutaj w ten sposób ten nasz układ. Podpinam oczywiście jemu prąd, bo oczywiście jakoś on musi działać. Więc zrobimy to w ten sposób, żeby on było w pełni zrobione. No i wysyłam jemu. I on teraz to będzie składowywał. Bardzo proste, wiadomo o co chodzi. Teraz tego, to wszystko zbieramy. Tu większość teraz, jeśli coś tutaj poleci do góry, podejrzewam, że to będzie węgiel. Nic innego tutaj nie ma prawa w ogóle przejść, ale nasze płyty tutaj się ładnie tutaj produkowały. Ale one nie będą się wyrabiały. Teraz wam to mówię, nie ma większych szans, by to się wyrobiło. Więc wykonamy więcej kabli, więcej całego naszego tutaj okablowania pełnego. I wykonamy jeszcze tu. No może tylko te dwa. I budujemy to w ten sposób. Czyli potrzebujemy jeszcze prąd. Teraz w którymś momencie on też zacznie chwytać to, chyba w tym już. Tak. I teraz jak widzicie na dwa, to jak najbardziej one się będą się wyrabiały, więc wszystko, co ja tylko zdobędę, będę w tym oto miejscu, w tej oto skrzyneczce. Kiedyś się zastanawiałem, czy można je zupgrade'ować tak o, stojąc koło nich, ale chyba się nie da. Mogę je tak o, zupgrade'ować. Tak, a tamta do mnie wróciła. Ale przynajmniej zostały surowce, które tam się wydobyłem. Podepniemy jeszcze ten układ tutaj do magazynowania. Bardziej w tym celu, bo i tak coś jakby się to będzie tutaj odkładało za każdym razem. Więc po co mam tworzyć to osobny układ, który będzie tylko i wyłącznie to zbierał. W ten sposób to się tutaj będzie zbierało z automatu, czyli ta skrzyneczka będzie miała mój pełny nadmiar. Tutaj jak widzicie jest obsługa na razie tylko i wyłącznie węgla. Też nie w pełni, bo tutaj jeszcze mamy oczywiście brak tych na prąd, które działają. Dlatego teraz doprowadzimy w te rejony kabel z prądem. Co za tym idzie, wykonamy sobie elektryczną tutaj produkcję i zbierzemy to, co jest nam tutaj niepotrzebne, czyli te oto tutaj układy. Myślicie sobie teraz pewnie safe, spoko, czemu to rozwaliłeś? Mogło to sobie działać? No właśnie niekoniecznie. Niekoniecznie to mogło sobie tutaj działać, gdyż to jest niewydajne. Tylko po co coś niewydajnego ma chodzić, prawda? Bez sensu, prawda? Dlatego w ten sposób jak najbardziej, jeśli macie szansę coś przebudować, przebudujcie to, ale rozwalcie od razu ten stary układ, który był niewydajny. To jest w ogóle bez sensu, trzymanie czegoś, co jest niefajne, nie halo, prawda? Dobra, i w ten sposób mamy dwa razy wydobycie. Ale co z tymi naszymi piecami górniczymi? Otóż tutaj zamontujmy. Tylko teraz tak o, podajniki właśnie. Jedyny problem to był z tymi podajnikami. Bo mogę zbudować to w ten sposób. Zbudować w tym miejscu jeden. I szyb zrobić coś w ten desen. O. I tutaj, żeby on szedł w dół bardziej. Tu. Tak myślę, jakby to fajnie było tutaj by było zrobić. Tutaj poszłoby do góry. I w bok. Tutaj kolejny szyb. Chcę, żeby to się w miarę samo zapełniało. Gdybym postawił tego pana w tym miejscu, to tu idealnie obok powinno to przechodzić. Albo w tym miejscu. To powinno iść w tą stronę wtedy. Tu.
Trochę by dał radę, by to zrobił, ale musiał w drugą stronę iść ten cały układ. Czyli ten by musiał być wybudowany tutaj. Tutaj do nakładania. Tutaj wyjście musiałoby być w ten sposób zrobione. Teraz tutaj kolejny. W ten sposób jego szyb do wyciągania. Ok. I jemu też podajnika zamontujemy. Na razie tutaj akurat ten układ będzie szedł na tych podajnikach. Potrzebujemy oczywiście więcej taśmociągów. No i węgry, żeby to wszystko uruchomić. W ten sposób dzięki takiemu układowi zauważcie, że układ będzie samowystarczalny. Oczywiście pomijam fakt, że będzie on potrzebował węgla dla tych chwytaczy, żeby one te mogły funkcjonować, ale oprócz tego będzie on w pełni samowystarczalny już. Tutaj jeszcze jeden, zamontujemy tutaj trzy, czyli jeszcze jeden, ten podający. I już on tłumaczy, jak to ma funkcjonować. Ci panowie podający będą podawali węgiel, który tutaj będzie będzie chodził tymi taśmociągami. A że tutaj będzie zawsze chodził, to oczywiście zawsze będą mieli co przekazywać dalej. Więc to jest ogólnie taki układ, który sam siebie będzie karmił. Wystarczy mi teraz tylko i wyłącznie zasilić jeden z tych pieców wiertel górniczych, czyli tego na przykład. On zacznie tutaj produkować węgiel. Ten chwytak automatycznie będzie zasilał wszystkie inne i widzicie, każdy z nich będzie w ten sposób pozyskiwał węgiel do swojego działania. Czyli one będą chodziły cały czas, dopóki oczywiście chwytacze będą miały węgiel. Jeśli później chwytacze zamienię na chwytacze na prąd, to oczywiście będą one chodziły cały czas. Widzicie, tych płytek mam dosyć sporo. Nie wiem, czy w ogóle tyle będę ich potrzebował, ale to jest inna sprawa. Więc teraz oczywiście wybudujemy maksymalnie, ile tylko się da, taśmociągów, żeby to wszystko tutaj przetransportować. I tak, węgiel. Kolejny problemik, czyli to też jest na węgiel. Nie ma chyba boilerów, póki co, przynajmniej na tym etapie mojej rozgrywki, które nie potrzebują ode mnie węgla. Tak, kolejna sprawa, którą muszę zrobić wręcz, to jest wybudowanie tego laboratorium. Jak widzicie, gierka jest fajna i bardzo mile się spędza przy niej czas. Więc jak mówiłem, zachęcam was, jeśli macie sobie potestować ją. Jeszcze raz. Potestować sobie taką gierkę. Lubicie tę gierkę właśnie tego typu, to jak najbardziej to jest gra stworzona dla was. Możecie się tutaj naprawdę nieźle pobawić, niezłe układy pobudować. Co nie jest aż tak bardzo skomplikowane, naprawdę. Nie bójcie się zabawywać się z takimi grami. Niby to jest grafika, która według was jest grafiką, którą nie powinniście uruchamiać, bo ona jest brzydka. No dobra, może to nie jest jakaś piękność odnośnie grafiki, stara grafika, ale akurat ja jestem stary dosyć, więc dla mnie to jest bardzo przyjemna grafika z moich czasów, więc jak najbardziej jest to w porządku gra dla mnie. Jak widzicie, kurczę, to wszystko się wykonuje bardzo fajnie, w pełni automatycznie. To jest naprawdę bardzo przyjemne dla mnie, osoby, która właśnie stricte zawsze stara się, wszystko się tylko da automatyzować. Wszystko po kolei. Jeśli coś się da zautomatyzować, to kurczę, ja jestem jako pierwszy, który to próbuje zrobić. Patrzcie się tutaj na proces produkcji. Jest już tyle tego zleconego, że naprawdę wszystko się już nie wyrabia z tym wszystkim. Okej. Okay. To potrzebuje prądu, jak widzicie zresztą, jeśli pokazało wam się tutaj z boku, że jest coś odnośnie prądu, to znaczy, że on potrzebuje prądu, najprościej mówiąc. Zamontujemy go na razie tutaj. I od razu macie, co chcecie odkrywać. System obronny, na razie nie czuję się atakowany, więc ja bym poszedł bardziej w optykę. Dlaczego? Gdyż chcę, żebyście mieli jaśniej. Dzięki temu będę mógł tutaj postawić lampy w różnych miejscach i wy będziecie po prostu widzieli, co się dzieje. Po prostu robię to bardziej, żebyście wy mogli być świadomi tego, co ja tutaj buduję, bez większych tutaj problemów. Bo bez tego troszkę ciężko byłoby mi wam cokolwiek pokazywać, jeśli wy po prostu byście nic nie widzieli, bo aktualnie właśnie tak to wygląda. Jak nastaje noc, to wy jesteście ślepi wręcz. Nic nie widzicie, nie wiecie, o co kaman, jak to w ogóle obsługiwać. Ok, jak widzicie, nie wyrabia się, więc uruchamiamy kolejnego. Wiedziałem, że się oczywiście nie będzie wyrabiało, więc budowałem to w ten sposób, żeby ta skrzynka tutaj była w pełni obsługiwana przez większą ilość maszyn. Tu oczywiście będziemy mieli jeszcze cegły, co pozwala nam jeszcze lepszy piec, a jeszcze
lepszą tutaj skrzynkę budować. Gdzieś tutaj te skrzynki są. Tutaj jest skrzynka stalowa. Musimy po prostu stal odkryć. Optyka dostępna. Jak to idzie upgrade'owanie? To mogę zobaczyć. Aha. Czyli potrzebujemy ten proszek cały. Ok, już jest jedna sztuka. Odkrywanie leci. Tak, grafika nawet jest przy odkrywaniu. Dosyć ciekawe. Ok, nie mam metalowych płytek. Oczywiście nie mam pojęcia względne. Zresztą tylko tutaj podejdę. Już tego mam mnóstwo. O, rudy tutaj nawet przychodziły. Ciekawe skąd. A to chyba jakaś losowość, że te rudy tutaj przyszły. Potrzeby nie powinny tutaj być. Proszku potrzebuje o wiele, wiele więcej. No właśnie. Okej, zbudujemy go więcej. Tego... też zbudujemy. Przynajmniej taki jeden pasek. Jak widzicie, produkcja jest dosyć obszerna. To co najważniejsze, widzicie, brak prądu. Co to oznacza? Ogólnie boiler nasz się już nie wyrabia. Albo właśnie, tak jak też sądziłem, też to mogło być powodem. Brakuje nam węgla. Tutaj trzeba oczywiście też dać pas transmisyjny do dostarczenia tutaj tego naszego węgla. Chyba że jest technologia, która by nam to umożliwiła. Automatyzacja. Tu macie podajniki długoramienne, czyli większego zasięgu. Dosyć fajne. Tu macie szybsze podajniki. To jest dość fajna sprawa. Podziemny tam taśmociąg. Fajna sprawa. Rozdzielacz. Rozdziela i łączy równolegle transportowane przedmioty na dwa taśmociągi. Genialne wręcz. Tego można węgiel sobie fajnie przerzucić w inne miejsce. I ogólnie tutaj jest sporo spadki zabawać. Jak to mamy ochronę bardziej dla nas. Bronie. Też jak najbardziej w porządku. Działa. No. Fajne. Mówiłem. Gierka ma wielki potencjał według mnie. Ale na tym będziemy kończyć. Chciałem, aby był dzień, więc dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Napiszcie. Haha, jeszcze odkrycie. Okej. Okay. Lampę mamy. To co właśnie mam, mówiłem. Fajna sprawa z tymi lampami jest. Przynajmniej jest wtedy cokolwiek widać i wy będziecie więcej już widzieli dzięki temu. Więc takie lampy poukładam tu w różnych miejscach. One dosyć mocno świecą, więc będziecie wreszcie mogli normalnie oglądać odcinki, jeśli będzie noc. Napiszcie mi, co sądzicie na temat tej gierki. Nie skreślajcie ją tylko i wyłącznie za grafikę. Według mnie grafika w gierkach tego typu nie jest taka ważna. Pamiętajcie, że Minecraft nie ma pięknej grafiki. Naprawdę jest grywalny i technicznie również jest bardzo, bardzo przyjemny. A jak ja mówiłem, dla mnie liczy się bardziej techniczna strona gry, więc ta produkcja jest jak najbardziej przyjemna. Chciałem z tego zrobić serię, ale mówię, zobaczymy jak wy to przyjmiecie. Czyli oczywiście łapki, czy chcecie tą serię. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Dzięki wielkie za oglądanie i do, mam nadzieję, kolejnego odcinka. Na razie wszystkim.